Dzień dobry Państwu, nazywam się Małgorzata Maksymowicz. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Razem ze mną zaproszonych jest ponad 2900 członków grupy Rak Płuca na Facebooku. Wiedzą o tym, że tutaj będę i liczą na to, że przedstawię ich punkt widzenia. Stąd do tytułu mojego wystąpienia, dostępność diagnostyki i terapii raka płuca, pozwoliłam sobie dodać oczami pacjenta. Pacjenta, czyli osoby chorej na raka płuca. Pytanie zasadnicze. Czy 2022 rok to jest kolejny dobry rok dla chorych na raka płuca? Wydaje się, że tak, ponieważ jest to już kolejny rok, kiedy nakłady na leczenie raka płuca, pomimo że nadal nie są takie, jak powinny być moim zdaniem i pacjentów też, są wyższe. Zwiększają się co roku zauważalnie. Wiemy też, że zaczyna być wdrażana narodowa strategia onkologiczna. Jest tam bardzo wiele oczekiwanych przez pacjentów rozwiązań, ale dochodzą do nas niepokojące wiadomości, że jeszcze nie ma takiego planu finansowego. A jak wiadomo, bez pieniędzy wiele rzeczy robi się trudniej. I to, co też bardzo jest ważne, to to, że... Przepraszam, wrócę. Oj, tutaj? Nie, tu. To, co ważne, to to, że pojawiły się nowe możliwości leczenia spersonalizowanego, czyli takiego, który jest adresowany do konkretnego pacjenta, uwzględniający jego nie tylko stan zdrowia, ale także rodzaj raka, jaki ma, a także cechy genetyczne tego raka. Jest to leczenie celowane, ukierunkowane na określoną zmianę genetyczną oraz immunoterapia i immunochemioterapia. To jest leczenie, które odblokowuje lub aktywizuje układ odpornościowy chorego. Jest to znacząca zmiana podejścia leczniczego, ponieważ wcześniej stosowana chemioterapia zabijała wszystkie szybko dzielące się komórki, bo komórki raka dzielą się bardzo szybko. I wtedy następowały także różne bardzo dokuczliwe skutki uboczne, w tym takie bardzo zewnętrznie stresujące, jak utrata włosów. Należy pamiętać, żeby móc odpowiedzieć na pytanie, czy diagnostyka jest dostępna chorym na raka płuca, to trzeba pamiętać, że żeby pacjent mógł skorzystać z dobrodziejstwa leczenia celowanego, należy koniecznie zidentyfikować mutacje, zmiany w określonych genach, na które wycelowane są te dostępne w Polsce leki. A z kolei, jeżeli chcemy skorzystać z immunoterapii, to wymaga to zbadania braku lub wysokości ekspresji takiego markera PD-L1, który mówi o tym, jak dalece komórki nowotworowe są widoczne dla układu odpornościowego organizmu. I immunoterapia, te leki powodują, że organizm zaczyna widzieć te komórki rakowe i może z nimi zacząć walczyć. Jeśli tych komórek takich, tej ekspresji PD-L1 jest za mało, jest zbyt niska, to wtedy można podać chemioterapię jednocześnie i mamy do czynienia wtedy z immunochemioterapią, czyli chemia uwrażliwia jakby te komórki rakowe, a immunoterapia zwiększa siły odpornościowe, pobudza siły odpornościowe organizmu. Pacjenci z rakiem płuca oczekują z ogromną nadzieją jak najszybsze od 1 stycznia refundowanie immunoterapii i immunochemioterapii w pierwszej linii leczenia obu typów raka. Zarówno niedrobnokomórkowego, na którego choruje większość, zdecydowana większość, około 80% chorych i drobnokomórkowego, około 15% chorych. Dlaczego tak czekamy? Bo liczyliśmy bardzo, że już na poprzedniej liście listopadowej te leki się znajdą, no ale okazało się, że właściwie nie było sprzeciwów I nie było wątpliwości, że należy te leki refundować, ale były trudności podobno natury logistycznej. Chcemy, żeby to leczenie było w pierwszej linii, zarówno dostępne, zarówno celowane, jak i immunoterapia. Dlaczego? Ponieważ większość chorych, która mogłaby skorzystać z tego leczenia, w pierwszej linii
jest w bardzo dobrej kondycji. Często ludzie się zupełnie przypadkowo dowiadują, że mają raka i często ludzie dość przypadkowo dowiadują się, że mają raka i dziwią się, że są tak bardzo ciężko chorzy, pomimo że mogą jeszcze normalnie funkcjonować. Jeśli leczenie w pierwszej linii nie będzie leczeniem spersonalizowanym, takim, o jakim marzą pacjenci, to i zostanie na przykład zastosowana w pierwszej linii chemioterapia, która bardzo często ma bardzo złe skutki uboczne, a efekty pożądane są zbyt niskie, to do drugiej linii leczenia dożywa 1 na 3 pacjentów. W dodatku wielu z nich jest w tak słabej kondycji, że nie może już skorzystać z żadnej formy nowoczesnego leczenia. Po prostu jest już za późno. Teraz na grupie Rak Płuca na Facebooku rozmawiamy o tym, że jeśli od 1 stycznia będzie tak dobrze, bo te leki mają się pojawić, to dlaczego my pacjenci obawiamy się, że nadal będzie źle? I tu często powtarza się takie określenie, że będziemy to lizać przez szybkę, jak lody. A dlaczego? Powracamy do slajdu numer 3. Czego wymaga wdrożenie takiego spersonalizowanego leczenia, dostosowanego do cech pacjenta? W przypadku leczenia celowanego, przypominam, zidentyfikowania mutacji, zmian w określonych genach, na które wycelowane są te leki. W przypadku immunoterapii, stwierdzenia braku wyżej wymienionych zmian w genach oraz określenia wielkości ekspresji tego markera PD-L1, o którym mówiłam wcześniej. Czyli wdrożenie leczenia spersonalizowanego wymaga dokonania profesjonalnych badań patomorfologicznych pobranego od chorego materiału, tkanki nowotworowej. Pacjenci obawiają się niestety zasadnie, że ta przysłowiowa szybka to może być szkiełko podstawowe z preparatem do badania patomorfologicznego. Podczas pobrania takiego materiału obowiązują bardzo określone ściśle standardy. No, powiedzmy inaczej, powinny obowiązywać po to, by tego materiału było wystarczająco dużo, żeby zbadać po kolei, czy pacjent ma mutację w genie EGFR, jeśli nie ma, to czy ma rearanżację w genie ALK, a później jeszcze ROS1. I jeżeli te 3 badania będą negatywne, to w przypadku raka gruczołowego dopiero wtedy badamy poziom ekspresji PD-L1, żeby sprawdzić, czy możemy mu dać immunoterapię. Niestety dane Instytutu Onkologii Warszawskiego, które są zacytowane w raporcie NIK-u z września bieżącego roku, no brzmią bardzo źle. 90% wyników badań histopatologicznych wykonanych w innych podmiotach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, z którymi pacjenci zgłosili się po raz pierwszy na wizytę do gabinetów, poradniach Instytutu, zawierało opis wyniku badania i rozpoznanie, które nie mogło stanowić podstawy do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjenta. To jest przerażające. 90% wyników badań. Przypomnę tym osobom, które nie wiedzą, że często jest tak, że żeby pobrać materiał do takiego badania, żeby móc ten materiał umieścić na szkiełku, pacjent narażony jest na bardzo nieprzyjemne zabiegi. Bronchoskopię, bronchofibroskopię, biopsję przezklatkową. No jest mnóstwo bardzo niemiłych rodzajów badań. I w dodatku okazuje się, że często to badanie trzeba powtarzać wielokrotnie, bo materiał za późno został przekazany dalej, było go za mało. Jest jeszcze taki przepis, który utrudnia wykorzystanie tego raz uruchomionego szkiełka do zbadania wszystkich mutacji po kolei. Tylko są takie przepisy, które mówią, że najpierw zbadamy, czy jest mutacja w genie EGFR i taką informację patomorfolog odsyła zlecającemu badanie. A zlecający badanie mówi, no trudno, to proszę zbadać ALK. I znowu
ALK, rearanżację, to proszę zbadać rearanżację w genie ALK. I ten materiał znowu podróżuje gdzieś tam w Polskę. Znowu jest otwierany, uruchamiany, bada się tę cechę. A później idzie ciąg dalszy, jeszcze ROS, a później jeszcze chcielibyśmy zbadać PDL, ale okazuje się, że nie ma już czego badać. 5% tych wyników badań w ogóle nie nadawało się do diagnostyki. Tyle raport NIK, a w życiu jak bywa. Wczorajsza niestety jedna z wielu historii opisywana w grupie rak płuca. Ja wszystko rozumiem, to co piszesz, to było do mnie. Tylko lekarz chyba nie. Mama ból barku i przepukliny między kręgami szyjnymi leczona właśnie na nie przez ortopedę. Dopiero jak woda się w płucu zebrała i na pulmonologii wysłali mamy na dalszą diagnostykę, wyszły zmiany. Dodam jeszcze, że mamy konsultację profesora z W, który powiedział, że to zarosty po operacji, które miała miejsce 12 lat temu. ATK, czyli tomografia komputerowa z pulmonologii, mówiło jasno o mlecznej szybie, naciekach na opłucną i przeponę. Czym kierował się profesor na konsultacji? Nie wiem, ale wiem jedno. Mama po 3 tygodniach otrzymała wyniki dalszej diagnostyki. Gruczolako-rak, 4. stadium, chemia paliatywna. Gdzie w tym wszystkim lekarze? Bo przecież mama konsultowała swoje objawy. Dodam, że nie wykonano żadnych badań mutacji, nie dano pacjentce szans na spersonalizowane leczenie, bo szpital, do którego trafiła, ma na program lekowy B6, czyli leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca, zawrotne kilkadziesiąt złotych, w tym na procedury kilkanaście, na cały rok 2020. Jak zapewnić podstawowy poziom dostępności diagnostyki i terapii raka płuca? Mamy już, wiemy i nie tylko my wiemy. Wiedzą to specjaliści, profesorowie, lekarze i pacjenci. Niezwłocznie podpisać i wdrożyć gotowe od sierpnia bieżącego roku rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych, a ten skrót mam tutaj, jednorodnej grupy patomorfologicznej. Tylko wtedy pacjenci zyskają szansę na rzetelne, prawidłowe, kompleksowe badania, które są podstawowym warunkiem otrzymania przez nich właściwej, spersonalizowanej i skutecznej terapii. Refundowanie leków bez zapewnienia prawidłowej diagnostyki nie wystarczy, by zwiększyć liczbę chorych leczonych zgodnie z aktualnymi standardami. Dziś w programach lekowych rocznie bierze udział około 3000 chorych spośród przybywających co roku ponad 23 tysięcy nowych chorych. Do niedawna na raka płuca umierały 63 osoby dziennie. Dziś umiera ich już około 80. Zastanawiamy się, ilu umrze w grudniu, a ilu w przyszłym roku. Dostępność diagnostyki i terapii raka płuca a COVID-19. To tylko króciutko, bo wszyscy wiemy, że leczenie wielu chorób zawisnęło na przysłowiowym gwoździu. Z tym, że w przypadku raka i wielu innych chorób, które bardzo szybko postępują, jest to bardzo zła wiadomość. Poważnie zmniejszono liczbę wydawanych kart diagnostyki i leczenia onkologicznego, tak zwanych kart DILO. Zwiększona jest liczba rozpoznań raka płuca w stadium zaawansowanego rozsiewu. Zmniejszona jest liczba zabiegów operacyjnych o około 1500 i zabiegów bronkoskopii o 1800 tylko w jednym warszawskim szpitalu specjalistycznym. Ponadto chaotyczne przekształcanie w oddziały covidowe, oddziałów pulmonologicznych, wyposażonych standardowo w respiratory, powoduje, że nie ma gdzie leczyć chorych na inne choroby płuc oraz ozdrowieńców, którzy coraz częściej szukają pomocy z powodu różnych dysfunkcji układu oddechowego, pokovidowych. Bardzo dziękuję Państwu w imieniu chorych na raka płuca i ich bliskich za zaproszenie i wysłuchanie. Rok 2020, zwany rokiem raka płuca, kończy się jednak z nadzieją na nowe leki. Byłoby pięknie, gdyby te leki były nie tylko na liście refundacyjnej, ale realnie ratowały życie chorym. Codziennie, przypominam, na raka płuca umiera już 80 osób. Wiele dobrego można zrobić od ręki, na przykład wdrożyć gotowe już przepisy, które znacząco poprawią dostępność diagnostyki, a zatem i spersonalizowanego leczenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję.